Nazywam się Sebastiano Giorgi i jestem dziennikarzem. Aktualnie żyję między Warszawą a Wenecją, ale urodziłem się w Wenecji, w Sestiere Castello, gdzie do dzisiaj znajduje się dom Antonio Canala, zwanego Canalettem. Jestem zameldowany w Sestiere d'Orso d'Uro, gdzie urodził się Bernardo Bellotto, bratanek Canaletta, od którego przeżył przydomek. Jako wenecjanin lubię myśleć, że przeżyłem dawna wenecka pasję do podróżowania, do odległych miejsc i za każdym razem, gdy odwiedziałem nowy kraj lub nowe miasto, wyobrażałem sobie, jak by to było zatrzymać się i tam zamieszkać. To samo pytanie zadałem sobie w lutym 2009 roku, kiedy przyjechałem do Warszawy. Poznając lepiej historię Warszawy, odkryłem niesamowite i głębokie więzi z Wenecją. Więzi, które były najbardziej intensywne w XVIII wieku. Podczas wielowiekowych relacji między Republiką Wenecką a Królestwem Polskim do Warszawy dotarło wielu artystów, kupców, polityków ze ziemi Serenissimi. Wśród nich Simone Bellotti, który zbudował wystawną willę o nazwie Murano, zupełnie jak wenecka wyspa znana z produkcji szkła artystycznego. Villa dała nazwę tej części Warszawy, która dziś nazywamy Muranowem. A ile osób wie, że Barbakan, historyczny bastion obrony Starego Miasta, zaprojektował Jan Battista z Wenecji? A jeśli staniemy na rogu ulicy Wąski Dunaj i Rynku Starego Miasta, to zobaczymy kamienicę, w której mieszkał wenecki kupiec Davide Zappio. Był on burmistrzem Warszawy, który w 1674 roku polecił zawiesić płaskorzeba przedstawiająca lew świętego Marka na fasadzie budynku. Wenecjanin, który ma największe związki z Warszawą, to z pewności Bernardo Bellotto. Bellotto po opuszczeniu Wenecji i sukcesach na wielu europejskich dworach, w tym w Dreźnie i Wiedniu, przybył do Warszawy przekonany, że to tylko przystanek w drodze do Petersburga. Ale zatrzymał go król Stanisław Poniatowski, oświęcony mecenas sztuki, który rozumiał znaczenie malowania Warszawy przed najznakomitszego przedstawiciela malarstwa pejazowego. Bellotto i jego wuj Canaletto mieszkali w Wenecji. Wenecja od dawna była wielkim rynkiem sztuki, który zapłaciwał dwory z całej Europy. Serenissima, jako wielka republika morska, miała się wkrótce skończyć. W takim klimacie Antonio Canali i Bernardo Bellotto wypadli na genialny pomysł, który sprawił, żeby wybili się wśród artystów tamtych czasów. Pomysł polega na znalezieniu żywego sposobu przedstawiania widoków i krajobrazów za pomocą wyjątkowej gry światła, która skłaniała widza do dostrzeżenia ferworu życia przedstawionego na obrazie. Innym aspektem, który sprawiają, że te weduty są niepowtarzalne i nie można przestać na niej patrzeć, jest szczególny punkt widzenia, z którego obserwator patrzy do wnętrza obrazu. Prezentowanie na wystawie w Zamku Królewskim weneckie widoki reprezentują symboliczne miejsca mojego miasta. Ten widok ja znam bardzo dobrze, jest Chiesa della Salute, a ja mieszkam niedaleko. Możemy podziwiać niezwykle fasada Scuola Grande di San Marco, w której obecnie miejsce się Szpital Cywilny w Wenecji. Następnie mamy widok na renesansowy kościół Chiesa dei Miracoli, który wspaniale wyróżnia się w pełnym świetle w kontraście z zacienionego mostu przed nim. Następnie są dwa widoki na Canal Grande, jeden z perspektywy Ca' Foscari w kierunku Akademia, obraz, na którym brakuje XX-wiecznego mostu Akademii. A drugi z widokiem na Basilica della Salute, przykład XVII-wiecznej architektury barokowej, zaprojektowany przed Baldassare Longhena, zbudowany po wyjściu z epidemii dżumy. Dodatkowa perła tej spektakularnej wystawy jest wyjątkowy obraz kosciola od Kupiciela, autorstwa Canaletta lub Antonio Canala, wuja Bernardo Bellotto. Widok kościoła od Kupiciela, Chiesa Redentore, zaprojektowany przed Palladio na Wyspie Giudecca, jako dziękczynienie za koniec zarazy z 1577 roku. To obraz, który daje nam wiele interesujących się szczegółów, w tym gondole,
które są nadal dobrze położone na wodzie i nie mają podniesionego dziobu i rufy jak dzisiaj. A po prawej widać dziób dużego Peota, a w tle zwolnicze i kościół San Giacomo, które zostali zburzone w XIX wieku. Załasia Bellotto daje nam wyjątkowe detale etnograficzne, a malujący sobie, na przykład na obrazie widok Warszawy od strony Pragi, podarował sobie w ten sposób niezmiertelność.